Ale zanim przejdziemy do tej sprawy, mam dla Państwa powiew wiosny w samym środku zimy. Oto historia człowieka, który od 40 lat żyje z miłości. Utrzymuje się z cudzego uczucia, ale własne serce ma naprawdę gorące. Uwaga, ładnie, pięknie, jeszcze raz centrujemy. Pięknie, elegancko, super klasa. Dobra, teraz, tak jak to mówię, dajcie sobie buziaczka. O właśnie, tak, elegancko, ładnie, pięknie, delikatnie, uwaga, pięknie, super. Ojciec się zajmował amatorską fotografią. Mieliśmy tam taki aparacik malutki kiedyś, jakaś skrzyneczka, którą to tylko się przyciskało, pyk, pyk, robiła zdjęcia, nie? No i uczył mnie, i wziąłem to kiedyś do szkoły i po prostu zrobiłem parę zdjęć. Potrafiłem to wywołać i na drugi dzień przywieźć te zdjęcia do szkoły. Ja mówię, kurczę, zdjęcia gotowe, jak to możliwe, nie? No i później przyszła ósma klasa, gdzie nasza wychowawczyni mówi, on umie robić zdjęcia. Robi nam wszystkie zdjęcia w szkole, robi. To co więcej? Mówi, no to niech idzie za fotografa, nie? Rach, ciach, ciach, powtóreczka. Dobra, powtóreczka ładna, super, klasa, high-fix, że poszło. Jeszcze raz elegancko zmieniamy sprzęt. Obiektywa zmieniamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Action poszło. Otwarłem w 76 roku, w sierpniu, swój zakład po prostu, nie? Swoje, moje rzemiosło, do którego dzisiaj, jeszcze dzisiaj w tym jestem. To było w Zębowicach przed kościołem zrobione, poprawiłeś to zdjęcie. Pamiętasz to zdjęcie? I to jeszcze przed ślubem. To było przed ślubem. A widzisz, a tu jestem w pracy. Nawet nie wiedziałeś, że masz takie zdjęcie, co? No, tu jestem w pracy, jak pracuję tutaj obiektywem. Widzisz go tutaj, jak aparacik tutaj. No. Coś mi zdjęcie zrobił, ciekawe kto. I syrenka, kochana syrenka, najfajniejsze auto. Nie było sprzętu przede wszystkim, nie można było aparatu kupić, nie? Ja w 72 roku, trzecim w szkole, to mój ojciec kupił mi aparat po prostu z Exactek, do którą dzisiaj mam. Bardzo drogi to był aparat, bo najlepszy aparat, który można było wtedy zdobyć, bo ja przerobiałem wszystkie aparaty, które były na rynku po kolei, po prostu najpierw Zenity były, potem były Zorki, potem były, a później praktyki z Nerdowa się mnie sprowadzali, no bo takie było życie. 17 maj, 80 rok, to były czasy. 17 maj, ślub cywilny. No a później 19 maja to był poniedziałek i tu mamy zdjęcia w poniedziałek zrobione. Tak? To był poniedziałek już? Tak. A, bo to był ten, no, tak, no, kościelny. No, kościelny, ślub poniedziałek. Gdzieś pod koniec 70 lat ją spotkałem, gdzieś w autobusie, gdzieś tam jakoś tak się spotkałem. No i tak się tam, jak ja to mówię, otarło się ciało o ciało, nie? Wchodziło się do autobusu, jeden drugiego popchnął, przeprosił i tak się zaczynało. A potem to już latami jeździliśmy dalej, bo on do pracy, ja do szkoły 4 lata i to się tak, że tak powiem, kotłowało, aż się to wykluło. A tu są zdjęcia Orwo, co robimy na tym weselu, co kupiłem, dostałem ten film z Orwo Poznajomości. Z ZDR-u. Jaki kolor ładny. No że, tak, można porównać. No, mamy porównanie po prostu, jak to fajnie wychodziło tak. Tutaj, nie? No, że nie można, byłeś z tego, no, nie? Że mogę sobie zdjęcia na swoim weselu zrobić, zdjęcia, pierwsze tak. Zdjęcia kolorowe zrobić, nie? Tylko, że wesela były zupełnie inaczej, nie? Te wesela, to były, w zakładzie się zrobiło 3-4 zdjęcia, 5 ujęć pozowanych i to było grupowe, co robiłem zdjęcie, w kościele parę zdjęć zrobiłem i to całość było do zdjęć weselnych, nie? Jeden film to starczyło na całe wesele do zrobienia, 36 zdjęć, bo to zrobić i to. Nie było powtarzane, to musiało wyjść po prostu, nie? A w tej chwili, co? Zakładam kartę i mogę 1000, 2000 zdjęć zrobić, nie? Poszło. Dobra, pięknie. Dobra, teraz zmieniamy obiektyw. Mamy taki ładny widoczku ładnego. Ciach, jeszcze raz. Okej, dobra. Rach i ciach, dobra, pięknie, poszło. Popatrz, dobra, klasa, poszło. Dobra, pięknie. Robimy jeszcze tutaj takie troszeczkę i zbliżonko takie super klasa, hi-fi. Okej, poszło, dobra. Ja od początku wiedziałam, że mąż, przyszły mąż, no, wtedy jeszcze chłopak jest fotografem, ale w tamtych latach to człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie będzie przyszłe życie. Jakie było, takie było. No, ciągle mało czasu i ciągle on poza domem, ale wtedy to było dla mnie takie imponujące, że to jest fotograf. No i oczywiście zawsze ja byłam na pierwszym planie. To było takie fascynujące. Emil, ale tylko raz wystarczy. Słyszysz? Co tam działa?
Na to się nawet nie da patrzeć, a co dopiero wchodzić. Ojej. Litości. To się nie da na to patrzeć. Emil, wychodź już! Trzeba na tyłku wysiąść i ten. No teraz nie wyjdą. No, teraz nie wyjdziesz. Muszę tutaj zaskoczyć wszystkich. Jeszcze w życiu nie trzymałam w ręku aparatu fotograficznego. Ani takiego malutkiego, ani tego profesjonalnego. Ja nie lubię tego. Nie lubię, sama nie lubię, gdy mi się robi zdjęcia. Nie jestem, uważam, fotogeniczna i denerwuje mnie to, ale uwielbiam patrzeć na męża, jak robić. Emil, wychodź już nic z tego. Dobra, nie będę łamał. I ubieraj się. Nie. W 86 roku do Niemiec pojechałem. Mojego teścia pracowałem sobie po prostu kulturalnie 5 dni w tygodniu, a weekendy miałem wolne. No i weekendy to albo z teściową, albo z całą rodzinką. Myśmy do parku dużego chodzili. A tam, co widzę, ktoś robi państwu młodym na tle zielonego zdjęcia. No, nie mogę się temu nadziwić po prostu. Co to tutaj się dzieje? Jak to możliwe, żeby takie coś tu... My wszystko w zakładzie robimy ułożone, a oni tu układają, robią. No i tak się tam zaraziłem tą fotografią w plenerze, że do dzisiaj tak śmigam tą fotografią plenerową. Wiesz co, może tak jak tu jest, i na przykład tak może częściowo tutaj mi słowa i to, czy nie, tak pod koszulą tutaj obrzej się o klatę. Dobra, o właśnie, tak, no, to mi się podoba. I ze spodu ładnie tujemy, żeby to wszystko ładnie nam wyglądało pięknie. Popatrzcie się na siebie teraz elegancko. Wiesz co, i teraz popatrzcie się do góry, kurczę, tam zaplątały się moje. Popatrzcie tu do góry, ładnie, pięknie. Dobra, action. To robi z pasją, on to robi strasznie z takim wielkim oddaniem i miło popatrzeć na niego, czy w ogóle no, ogólnie na człowieka, który tym żyje, a on tym żyje i to jest miłe i ja lubię na to patrzeć. O, widzicie, teraz już był. Słuchajcie, uwaga, popatrzcie do wieża, hej, bajcie. Panie Woli, dawaj kusika fajnego. Cia. I cia. Jeszcze chwila, tam sobie patrzą jeszcze? Trzymiemy jeszcze. Trzymiemy aparat jeszcze? Jeszcze, trzymamy aparat. Ty. Dobra, mom. Okay. Córka mi pomaga zrobić zdjęcia, bardzo dobrze robi. Teraz synowa mi pomaga też robić zdjęcia. Żona mi pomaga robić ozdobie. Albumy znowu zrobi. I syn, który kameruje ze mną, ma swoją firmę, ale razem wspólnie robimy. Cała rodzina żyje z miłości do fotografii, mogę tak powiedzieć. Bo każdy lubi właśnie coś z tego zrobić. Całkiem przypadkiem weszłam w ten biznes, bo zastanawiałam się, co zrobić, co wymyślić, żeby nasza firma była inna od pozostałych, bo to jest teraz ważne i spróbowałam. To jest ślub dla młodych ludzi, wspomnienie niesamowite, tym bardziej, że nie ma dwóch tych samych albumów. Robię te zdjęcia od lat 70. Tak jest prawdziwe. I w latach 70. robiłem zdjęcia, 80., 90. Robię w każdy może wiek przeszedłem do następnego wieku. Ale najpiękniejsze jest to, że ja po prostu przychodzi ta teściowa albo mama pani młodego, a ty pamiętasz tam, jak my tam tym 35 lat temu robili ten ślub, a ty w tych krzaki, my te w tych krzakach te zdjęcia to robili. Ja mówię, kurczę, pamiętam. Czułko teraz niżej, w nosek może delikatnie, tak. No i no super, no i o to chodziło cały czas, żeby to się działo. No ma być action, nie? No wielkie, no to jest to, rytm bluesa, nie? Na miło się napatrzę, gdyż po prostu tyle wesel się robi, tych młodych się patrzy, że czasami człowiekowi się tak, jak ja mówię, na miętkę się zbiera, nie? Bo to człowiek starszy, a ci młodzi robią, no tak, bo to trzeba ułożyć do tych pozycji fajnych, żeby to pięknie wyglądało, nie? No i tak z miłości człowiek później mówi, kurczę, jak to młodzie, jak to fajnie było. A my też mieli 35 lat temu, my też z miłości się, że robiło to wesele. Ładnie, pięknie i przyjemnie.
I to jest to. Super. Pięknie, na dzisiaj starczy. Ładnie, przyjemnie. Ja cię bardzo proszę. Dobra, ubierz się. A jakby tak teraz zrobić takie samo zdjęcie w dzisiejszych czasach, teraz. I tak porównać to spojrzenie i to wszystko. Emil, spójrz na to czarno-białe i na to kolorowe. To jest czarno-białe najpiękniejsze według mnie. I ten album po 40 latach teraz się zupełnie inaczej ogląda. Ja życzę wszystkim, żeby po 40 latach mogli sobie też swój album wyjąć zakurzony i obejrzeć, bo to jest ważne, żeby w zdrowiu doczekać takiego jubileuszu. Nam się 35 udało. No i co? Po kąpieli. Ja dziękuję. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim parom takiego pięknego albumu, a każdemu z Państwa z osobna takiej gorącej pasji. Pasji, która nadaje życiu sens.